Dobry wieczór. Witam wszystkich na 14 sesji Rady Gminy w Przejstach przed sesją nadzwyczajną i otwieraniu 15 stycznia 2020 roku wpłynął wniosek do Biura Rady o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym. Dotyczy to przede wszystkim projektu budżetu na rok 2020. Każdy z radnych otrzymał projekt budżetu oraz program sesji. Pozwolę Państwu, że usiądę. Pani, proszę bardzo, pani radna
Pani Skarbnik, moje pytanie jest do Pani. Na koniec roku, w jakiej kwocie mamy te zobowiązania wymagalne? Nie ma w ogóle nic? Zobowiązań wymagalnych? Zależy o co Pani chodzi? Czy Pani chodzi o zobowiązania wobec kontrahentów? Tak? Nie, nie ma. Jest tylko zadłużenie tego kredytu krótkoterminowego, tak? Dziękuję. Został odczytany wniosek komisji. Poddaję go pod głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wnioskiem zgłoszonym przez Komisję Budżetową? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek uzyskał akceptację. Czy są jeszcze pytania do projektu budżetu? 10 za wnioskiem, 4 wstrzymujących się. Nikt nie był przeciw. Niestety nie jest.
tylko po prostu trzeba jakoś tak realistycznie do tych zatrudnień, ja przede wszystkim nie ukrywam i na pewno wielu radnych też nie ukrywa, że na tą administrację się zawsze jakoś inaczej patrzy i patrzy się później na budżet, że jednak w administracji trochę ludzi przybywa. Nie kwestionuję jako radny, natomiast na kwoty, które tam będą przybywać, to niestety będziemy pana wójta pytać. I jeszcze raz chciałem się spytać pana wójta, jakie jest jego stanowisko w kwestii poszerzenia administracji naszego urzędu. Wina przede wszystkim etatów kierowniczych. Dziękuję. Czy pan wójt chce odpowiedzieć na pytanie? Tak, oczywiście. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, na dziś sprawa jest nieaktualna. Mogę powiedzieć, że jeśli by miała wrócić, to będziecie pierwsi, którzy się dowiedzą. Będziemy na ten temat rozmawiać. Czy tak wystarczy? Zgodnie z życzeniem i sugestiami może radnych, sprawa na dzisiaj jest nieaktualna. Dziękuję. Proszę bardzo, jesteśmy w punkcie budżetu opinii, dyskusji. Czy radni mają jeszcze jakieś pytania, uwagi? Proszę bardzo. Waldemar Petle, Przewodniczący Komisji Społecznej. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Znaczy, ja jeszcze, moje pytanie właściwie dotyczy też tego, co pytał Pan Radny Henryk Nawik. Powiemy, że był ogłoszony konkurs na stanowisko sekretarza i komisja, która przysługiwała jednego kandydata kwestionowego konkursu, pozytywnie zarekomendowała. Czy w związku z tym, czy mamy już, czy będziemy mieli sekretarza, a nie będzie właśnie, bo Pan mówił, że nieaktualne jest, ale to chyba nieaktualne, że nie będzie zastępcy, tak? Czy na środku, tak? Czyli sekretarza już oficjalnie mamy? Ja na komisji mówiłem Państwu, że jest pewna rzecz, o której nie chciałbym teraz mówić, która powoduje, że na razie wstrzymuje się z decyzją. Tak, to prawda, została osoba zarekomendowana, ale jeszcze decyzji nie ma. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Agnieszka Szurawa, Przewodnicząca Komisji Skargi, Wniosku i Petycji. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja mam pytanie do Pana Wójta. Jest potrzeba upoważnienia do limitu w wysokości 3 milionów, tak? I chciałabym wiedzieć, na co ten limit miał być wykorzystany. Dlaczego jest taka potrzeba, żeby takie upoważnienie było w naszym budżecie? W zeszłym roku było upoważnienie do 800 tysięcy, a w tym roku jest to upoważnienie do 3 300 000. I jeszcze dodatkowo chciałabym się zapytać, bo cały czas rozmawiamy tutaj, nasz przewodniczący wspominał o tym, że burzliwa była dyskusja na komisjach i tak dalej. I ja może wspomnę, że cały czas sygnalizujemy, że potrzebujemy od naszego włodarza sygnału, w jaki sposób chciałby wybrnąć sytuację, która może nie jest dramatyczna, ale na pewno nie jest, że tak powiem, pozytywna. Tak? Widzimy tą różnicę między nowym limitem, tak? Tym upoważnieniem w zeszłym roku, a w tym roku. Także możemy wnioskować, że sytuacja raczej się pogarsza, a nie polepsza. I chcielibyśmy, no kolejny raz w sumie tak naprawdę proszę, nie wiem, chciałabym usłyszeć od naszego włodarza, jaki jest plan na to, żeby poprawić naszą kondycję finansową. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja myślałem, że Pani Radna, że sprawa była wyjaśniona, dlaczego jest tak duży. Jeżeli Pani oczekuje, żeby jeszcze raz powtórzyć, to tak. Prosiłbym Panią Skarbnik, która jest bardziej merytorycznie przygotowana. I myślę, że nie powie nic nowego oprócz tego, co było mówione, z czego to wynika. Proszę. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Dziękuję. Odnośnie upoważnienia w budżecie, który w projekcie wynosił 3 300 000, były to zaokrąglone kwoty. Po projekcie już w zasadzie w styczniu okazało się, że 967 478 jest to pożyczka, która zostanie zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie przebudowy ścieżek parkowych w ogrodzie dendrologicznym. Jest to pożyczka krótkoterminowa, maksymalnie 9-10 miesięcy, odzyskamy zwroty z Interregu. W związku z tym, że my jesteśmy organem prowadzącym, musi po prostu przejść to przez rachunek bankowy gminy. Środki zwrócą z Interregu do gminy i
zostaną automatycznie, że tak powiem, na drugi dzień zwrócone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast kwota 2 miliony 180 jest to pożyczka, która została na koniec roku i dalej jest przedłużona na ten rok. To jest z tej kwoty się wzięła zaciągniętego kredytu też w limicie w rachunku bieżącym w czerwcu albo w lipcu. Na dokończenie tej drogi w Przelewicach zaciągaliśmy wtedy też 3 miliony 300. Część została spłacona. Później pojawiły się kolejne problemy finansowe. Nie można było w całości spłacać. A teraz w miarę pojawiających się środków zwrotów, które będą wpływać na rachunek bankowy, będziemy po prostu dalej to spłacać i tak jak była wola Państwa, może to upoważnienie zostać zmniejszone, tak, w miarę spłaty większych kwot, tak? Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo Pan. Myślę, żeby tak bardziej prościej powiedzieć, Szanowni Państwo, tu Pani Radna zapytała, zobowiązania wymagane, ja chcę powiedzieć. Na koniec grudnia nie mamy żadnych, ale to żadnych wymagań, zobowiązań wymagalnych, ani niewymagalnych. Tylko dlatego, bo znaczy to są te, które muszą jakby być i są płacone w styczniu. Chcę powiedzieć, że jakbyście Państwo prześledzili budżet, to zawsze była taka suma, która nie była zapłacona do końca, ponieważ nie było środków i te wymagalne były wymagalne w styczniu. Dzisiaj dlatego ich nie ma, że zrobiliśmy taką pracę, której informowaliśmy. Jakby zaciągnęliśmy tą pożyczkę, w ramach tej pożyczki spłaciliśmy te zobowiązania i dlatego dzisiaj po prostu nie ma. Gdybyśmy nie zaciągnęli, to te wymagane były pokazane też, a tak nie ma. Tak jakby no nie całkiem z czystym kątem wchodzimy w styczeń i łatwiej nam będzie teraz rozporządzać i we wszystkich, no po prostu łatwiej nam będzie w tej chwili funkcjonować. I tak jak zobowiązaliśmy się, Państwo też to, na to zwracaliście uwagę. My pokazywaliśmy, gdzie widzimy, bo Pani Radna też pytała, w jaki sposób będziemy chcieli zmniejszać ten limit. My pokazaliśmy formę, gdzie widzimy te środki, które będą na bieżąco wpływać. Wiemy już też, że Państwo jakby zobligowaliście nas do tego, że w przypadku pozyskania jakiejś sumy, tak jak na przykład te 360 tysięcy, których wspomnę, zwrotu za instalację sanitarną w Jesionowie, po otrzymaniu tych środków, na które czekamy, bezpośrednio będzie przekazane i zmniejszony limit zobowiązań i każde inne środki, które wpłyną z różnych źródeł, o których też mogliśmy, nie chciałbym tu powtarzać, będą powodować, że te zobowiązania i o których będziecie na bieżąco informowani, będą spłacane i ten limit z dnia na dzień powinien utonąć. Tak to widzimy. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Stwarek. Czyli po tych słowach Pana Wójta wynika jedno, że zakończyliśmy ten rok budżetowy 2019 na minusie. Zakończyliśmy 2018 rok na minusie 740 tysięcy niespłaconego limitu. Rada podjęła decyzję w uchwale budżetowej o upoważnieniu Wójta do tego limitu 800 tysięcy. W tym roku zakończyliśmy rok 2019 tak szybko przebliżając około 1 200 000, a nawet więcej na minusie. Razem mamy 2 200 000 na minusie i w tym roku i dzisiaj znowu chcemy upoważnić Wójta uchwałą budżetową, żeby ten limit wynosił 3 300. Tak na to patrząc, tamten rok, ten rok, czyli na koniec roku, ja jako radny mogę się spodziewać, że będziemy mieli do spłaty 3 300 zł, a wójt dalej nie wskazuje, jak chcemy to spłacić. Dlaczego tak mówię? Bo tu wójt przedstawił plan finansów na najbliższy rok. I jeżeli wójt mówi na jednym, drugim spotkaniu, że tak będziemy starać się spłacać ten limit, sprzedając gazociąg, sprzedając stawy, czyli ja rozumiem, że wierzy w to, że to się uda, czyli moim zdaniem, jakby wierzył, ująłby to w tym projekcie budżetu. To by był plan, pokazanie radnym, jak chcemy spłacić to zadłużenie,
A jakby się nie udało, to przynajmniej radny miałby możliwość w jakiś sposób rozliczyć wójta, że tego planu jednak nie wykonał. W obecnej chwili to wygląda tak, że wójt, że będziemy się mówić, że będziemy się starać spłacać ten limit, a jak się nie uda, no to trudno. I teraz radny ma naprawdę trudną decyzję, bo ja rozumiem, że nie wszystko, tak jak pan wójt twierdził, nie wszystko zależało od niego. I teraz nie głosując za tym budżetem, tak jak to zrobiłem w grudniu tego roku, w jednej stronie wiem, że trzeba zapłacić te ścieżki, które są w ogrodzie, a z drugiej przez cały rok walczyłem z wójtem, żebyśmy ten limit jak najszybciej spłacali, bo płacimy duże odsetki. Nie wykazujemy tego jako dług gminy, tych 2 milionów, to tak jakby to gdzieś było poza nami. Wykazujemy 10 milionów długu, a 2 miliony jest, bo jest z roku na rok się pogłębia, to było 800, jest 2200, na koniec tego roku śmiem twierdzić, że będzie 3300. I naprawdę radny ma bardzo trudną decyzję teraz, żeby zagłosować tak czy nie za tym budżetem. Wójt powinien, moim zdaniem, powinien wskazać jasno i wyraźnie, jak chcemy te zadłużenie spłacać. A na obecną chwilę wójt tego nie robi. Dziękuję, proszę bardzo. Pan wójt. Panie, panowie radni. Ma pan rację, panie radny. Ale umawialiśmy się w pewnym momencie do tego, że mamy pokazać możliwości finansowe i to chcieliście państwo 100%. To, że jest gwarancja na to na 100%, czyli coś pewnego. Dlaczego tego nie ujęliśmy? Bo nie uważam, że to jest pewne. Jakaś gwarancja nie pozyskania tych środków, znaczy gwarancja, takie niedoszacowanie możliwości nie zdobycia tych środków zawsze są. Ta niepewność. Idąc za waszym typem rozumowania, nie zawarliśmy tego. Równie dobrze mogliśmy pokazać to, co pan mówi, sprzedaż gazociągu, jednej inwestycji, drugiej, mówię tu o tych działkach, o których wspominaliśmy, nie będę tu powtarzał, co daje sumę znacznie, znacznie większą od tej oczekiwanej. Nie chcieliśmy w to wchodzić, bo tak jak uznaliście, chcieliście mieć w dokumentach wszystko to, co jest pewne. I dlatego też pytałem wtedy, co by to zmieniło, gdybyśmy faktycznie wykazali to, o czym mówimy na razie i w momencie, kiedy się uda jakby te środki pozyskać ze sprzedaży tego majątku, my je na sesji wprowadzamy i państwo wtedy będziecie decydować. Oczywiście najpierw płacimy do zera, a potem będziemy decydować. Gdybyśmy je ujęli, to byśmy pokazali, że są. Gdybyśmy nie wykonali, to później, gdyby się powiększało cały budżet, okazałoby się, że nie tylko nie wykonaliśmy go, nie wiem, nie w 90%, a w 60%. No, ale nie, chyba nie o to chodzi. Tak mi się wydaje. Panie radny, ja mogliśmy to zrobić. Parę razy państwu to tłumaczyłem, że idąc za waszym tokiem myślenia, jeżeli coś jest niepewnego, tego nie przyjmujemy. I myśmy tego nie przyjęli. Chociaż uważam, że większość rzeczy się zrealizuje i znaczną część tego długu postaramy się spłacić, tych zobowiązań. No chcę tylko przypomnieć, 900 tysięcy tych nieprzewidywanych zobowiązań w międzyczasie też musieliśmy zapłacić. I tak jak mówiłem, już powiem to ostatni raz, jeżeli w którymś momencie dojdziemy, a na pewno dojdziemy do zera zobowiązań i wtedy wyjdzie coś, że musimy zapłacić, to jak państwo nas potraktujecie, że powinniśmy to coś przewidzieć, czego układając budżet nie daliśmy rady przewidzieć. Zgadzam się z radnym, który mówi, że trzeba wcześniej, może nie tego w grudniu, panie radny, bo to też już będzie za późno. Jak państwo wiecie, budżet musicie otrzymać tam do 15 czy 20 listopada, w listopadzie już. I przed tym terminem, kiedy państwo go dostaniecie, to musimy dyskutować. I to sobie powiedzieliśmy. Będziemy rozmawiać wcześniej o tym budżecie, ale znacznie, znacznie wcześniej. Takie wnioski wyciągnęliśmy i my się do tego też zobowiązujemy. Dzisiaj jest sytuacja taka, jaka jest. Dlaczego tego nie ujęliśmy? No to mówiłem i powtarzam. Bo nie uznaliśmy tego za 100% powodzenie
tych wszystkich środków, które mogłyby spłynąć i dlatego tego nie umieliśmy, Ale tak jak mówię, nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli będziemy pozyskiwać sukcesywnie, będziemy Państwa informować i będziemy ściągać ten dług. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Kaskwarek. To jeszcze tylko jedno pytanie, bo pani Stefani przed chwilą powiedziała, że zaciągnęliśmy pożyczkę z tą grupą BFF. To ja mam pytanie, kiedy podpisaliśmy tą umowę? Bo pani powiedziała przed chwilą, że na ten rok też mamy podpisaną umowę. Dobrze ja to zrozumiałem, czy nie? Tak, 31 grudnia została podpisana pożyczka na miesiąc czasu. Teraz będzie znowu przedłużona, tak? Czyli uchwałą to, ale panie radny, to my tu tłumaczyliśmy też na którym spotkaniu, że rozumiemy. To nie jest tak, że coś było ukrywane, tak? Było to mówione. Dobrze, ja to rozumiem. Tylko pan wójt chce, żebyśmy teraz zagłosowali za upoważnieniem do limitu 3 300 000, jak de facto i tak podpisał umowę bez naszej zgody, i tak podpisał umowę bez naszej zgody. Panie radny, a jakie było wyjście? Jak nie było z czego spłacić? Musimy przedłużyć tą umowę na kolejny rok i będziemy ją sukcesywnie spłacać. Obsługa jest naprawdę dużo tańsza, jak pan spółdzielczy. Jeśli mogę, panie panowie radni, pamiętacie, dyskutowaliśmy. Pan radny znowu ma rację. Tylko pamiętacie, my mówiliśmy o zamiarze takiego toku działań i wtedy nie mówiliście, że nie. Nie było zdecydowanego sprzeciwu. A my, panie radny, ja naprawdę pana rozumiem też, ale my musieliśmy podjąć pewne działania, sugerując się wcześniejszymi rozmowami. Proszę bardzo, pana Winiac Kwarek, radny. Tak, rozmawialiśmy o tym w listopadzie, z tego co dobrze pamiętam. Że do końca roku zamieniamy limit w rachunku bieżącym na umowę z bankiem BFF, z grupą kapitałową, grupą BFF. Ale to było do końca roku. O tym roku, z tego co się orientuję, to jasno nie było powiedziane, że wójt będzie podpisywał umowę 31 grudnia. Jeszcze jedno. Jeżeli my tego nie spłaciliśmy, przedłużamy tę umowę w miesiąc, teraz uchwałą budżetową wójt będzie miał znowu możliwość mieć taką pożyczkę przez cały rok. Nie mamy żadnej gwarancji, że to się spłaci. No tak to wychodzi. I to trzeba jasno powiedzieć panu wójcie. I dlatego my się tak cały czas dopytujemy o to, bo nie ma żadnej gwarancji, że my to spłacimy. Nie mieliśmy żadnej gwarancji w tamtym roku. To się potwierdziło, nie spłaciliśmy. W tym roku, w 2019 ten dług się powiększył. I dalej nie mamy gwarancji, że to spłacimy. Dlatego tak ciężko jest podjąć teraz decyzję. Bo, tak jak mówiłem, wspieraliśmy się z wójtem, przynajmniej ja osobiście, o ten limit. Płacimy za to duże odsetki. Nie widać szans na spłatę tego limitu. No, dla mnie osobiście nie widzę możliwości, że my to w tym roku, 2020, spłacimy. Panie panowie radni, to ja zapytam inaczej. Przecież ustalaliśmy to, nasze zobowiązanie wobec nas, to o czym rozmawialiśmy. Każde pieniądze, które trafiają, tak rozmawialiśmy na komisji tej ostatniej, które trafiają, przerzucamy na spłatę zobowiązań. Tak się umawialiśmy. Większe pieniądze informujemy was i wy nas obligujecie do tego, że zmniejszamy limit. Musieliśmy o tym rozmawiać, panie radny, i tak rozmawialiśmy. Przecież to nie było tak, że bo powiem też tak, wejście w tą grupę kapitałową wiązało się z tym, że spłacamy zobowiązania wobec Banku Przelewickiego i tak zrobiliśmy. I z nimi mamy rozwiązaną umowę. Dzisiaj z Bankiem Przelewicy nie mamy nic wspólnego, jeżeli chodzi o limit w rachunku bieżącym. I tak tłumaczyliśmy. Nie wiem, może pan nie zrozumiał, albo nie wyjaśniliśmy sobie do końca, ale tak to miało właśnie funkcjonować. Ale wracam do tych naszych rozmów, że do tego nas zobowiązaliście, że wszystkie pieniądze, czyli rozumiem, że akceptujemy te zobowiązania, które są, ale pieniądze, które wpływają, to wy decydujecie, czy przeznaczamy, a waszą sugestią było, żeby pokazać, że zmniejszamy limit w rachunku bieżącym. No tak rozmawialiśmy też na ostatniej komisji. Dziękuję, proszę bardzo, panie Agnieszko Czogała.
okaże się, że tu brak mam doświadczenia i tak dalej, ale tak sobie obserwuję te nasze kroki od 2019 roku. Znaczy, nasz projekt budżetu, tak? 2019 roku nie sprawdził się, no bo wyszliśmy na minusie. Mamy założenie, że praktycznie podobny będzie ten sam projekt budżetu na 2020, bo nie mamy konkretnych planów na spłacenie, na wyjście z tej naszej, jak powiedziałam, jak tutaj jest zapisany tymczasowy deficyt? Przejściowy deficyt. Przepraszam, mogłam się pomylić. I tutaj to jest kwestia radnych, tak, że chcemy, dlatego dopytujemy i cały czas wymagamy od pana wójta konkretnych kroków. Powiem szczerze, wychodzimy. To nie jest tak, że radni chcą, nie wiem, nie chcą współpracować, tak? Zmiana tej kwestii obligacji, spłaty tych obligacji, tak? O jakiś tam czas. To też było jakieś wyjście. No to oczywiście była zgoda, bo jeśli jest taka możliwość, to jak najbardziej. Ale cały czas powtarzamy, że naszą bolączką jest ten deficyt przejściowy, na który nie mamy planu, po prostu. Nie mamy pomysłu i obawiamy się tego, znaczy ja się obawiam, może będę mówiła za siebie, tak? Obawiam się tego, że w przyszłym roku, no powiem tak, no wyjściem z tej sytuacji nie jest zwiększanie upoważnienia. Bo tak to trochę wygląda z mojej strony, ale to jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, ktoś chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Ostatnie zdanie, czyli pani radna, panie panowie radni. Dlatego nie ma tego jakby czarno na białym, ale powiedziałem z jakich środków. Dlaczego nie ma tego czarno na białym? Też powiedziałem. Ja nie wiem, no. Ja sugeruję się naszymi rozmowami i tymi ustaleniami. Mogę zapewnić, że będziemy bardziej się temu przyglądać i czuwać nad tym budżetem, bo nic innego nie mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć. Zobowiązanie, do którego nas jakby zobowiązaliście, jak najbardziej bierzemy do siebie i tak jak powiedziałem i nie wycofuję się, wszelkie pieniądze, które wpłyną do budżetu, to wy będziecie o tym decydować. Dziękuję, proszę bardzo, pani Agnieszka Żroma. To w takim razie, panie wójcie, możemy potraktować ten projekt budżetu jak kolejny kredyt zaufania. Jeśli chcecie tak zrobić, to bym bardzo prosił. Ale, no cóż, powiem tak. Jakiś czas temu obiecał pan, że zaufajcie mi i damy radę. Proszę zaufać mi i damy radę. Ale na jakiej podstawie, panie wójcie? To są poważne sprawy, naprawdę. To nie jest kwestia decyzji. Bo ja jestem naprawdę optymistą. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Emil Jacek-Warek. Tak, panie wójcie. Rada zaufała w tamtym roku i w sumie sam głosowałem za projektem budżetu z tamtego roku i troszkę sam na siebie jestem zły, bo jeżeli w tamtym roku wykazalibyśmy te 800 tysięcy około długu, które byliśmy w limicie i w jakiś sposób dogadali się z bankiem, żeby to przeszło w kredyt długoterminowy, zaczęli to spłacać normalnie, to spełnilibyśmy wskaźników, nie uchwalilibyśmy budżetu i de facto prawdopodobnie od roku czasu, no może nie od całego, funkcjonowałby program naprawczy. I to mi się wydaje, nie wiem, czy by było zbawieniem dla gminy, ale lepsze by było prowadzenie programu naprawczego, niż cały czas pogłębianie tego zadłużenia. Gminy jako rada upoważniamy do tego wójta, czyli de facto dajemy zgodę, żeby ten dług się powiększył. Już na tego odpowiem. Proszę bardzo. Panie, panowie radni, pamiętacie, informowaliśmy was, nie wiem, czy na forum, czy na którymś z tych spotkań, które się spotkaliśmy. My z panią skarbnik i z zastępcą byliśmy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. My chcieliśmy ewentualnie podpytać, jakby to było. Pamiętacie, zniechęcano nas do tego, bo my mamy jakby ten kapitał, te możliwości. I nie powiem, że powiedziano nam wprost, nie wchodźcie w to. No nie, to trudno mi w tej chwili tak na forum wypowiadać się, ale my byliśmy w tej sprawie. Proszę mi wierzyć i jakby nie, że odcinano nas od tego pomysłu, ale no nie poszliśmy w każdym razie. Dziękuję, przewodniczący. No nie poszliśmy w tym kierunku i mamy sytuację, jaką mamy.
Mam dziwne przeświadczenie, że będziemy sprzedawać rolę, żeby te nasze długi spłacić. Też nic się nie stanie, mamy tyle hektarów ziemi. Się wydaje, że prędzej czy później wójt przyjdzie z propozycją, żeby kawałek tego naszego majątku sprzedać. I nie tylko dla rodziców. Panie radny, jeśli mogę, proszę nie mówić tylko gazociąg, bo panu przypomnę i wszystkim innym, i wszyscy państwo wiecie, lwią część poprzednicy oddali za darmo, po prostu za darmo. My postanowiliśmy czynić starania, żeby wziąć jakieś pieniądze i można wziąć za to pieniądze. Kwestia tylko czasu. Nie moja wina, że te sądy działają tak, jak działają, czyli tych spraw jest tak dużo i nie można w przeciągu roku załatwić tej sprawy. Ja naprawdę głęboko wierzę w to, że spore pieniądze za to dostaniemy. No być może się mylę po raz kolejny, ale mam prawo przypuszczać, że to będą pieniądze, że będą to pieniądze znaczne. Cóż mogę powiedzieć? No, do państwa należy głos. Ja wydaje mi się, że tyle sobie powiedzieliśmy faktycznie na temat tego budżetu w ostatnim okresie. Może troszeczkę za późno, ale naprawdę dużo zostało powiedziane. Jeśli ktoś sądzi, że radni nie rozmawiali, nie dyskutowali, to zapewniam wszystkich, że tyle, cośmy poświęcili temu budżetowi na 2020, to było naprawdę multum czasu i dziękuję za to, że mogliśmy się, że tak powiem, zbierać. Dlatego też nie uchwaliliśmy tego budżetu do końca grudnia, jest już styczeń. Myślę, że do jakiegoś porozumienia dojdziemy. Dziękuję. Dziękuję. Budżet gminy jest to bardzo ważna sprawa. Praktycznie można powiedzieć najważniejsza. I akurat jesteśmy w momencie uchwalania jego na 2020 rok. Tutaj może powiem w ten sposób, że Wysoka Rada oczekuje od pana wójta. Powiem wprost. Jeszcze raz zweryfikowania tego budżetu. Jeżeli możemy powiedzieć, i szukania oszczędności, by zobowiązania były płacone terminowo. Dotyczy to wszystkich jednostek organizacyjnych. I mam nadzieję, że jeżeli się to stanie, że budżet zostanie uchwalony, to od następnego dnia pan wójt będzie bardziej wnikliwie przyglądał się wszystkim wydatkom, jakie są na terenie naszej gminy. Będzie z tego bardzo wnikliwe wnioski wyciągał. To nie jest złośliwość ze strony Rady, że się pyta. To nie jest jakieś czepianie się za przeproszeniem. Samorząd jest publiczną sprawą, a radni są po to, by kontrolować, sugerować, w jakiś sposób kreować politykę gminy, w pewnym sensie też finansową, mając każdy radny swój jeden głos. I jest to ustalane w demokracji większością. Jednakże mam nadzieję, że być może myśmy troszkę nadmiernie zaufali, podejmując pewne decyzje, uchwały budżetowe w poprzednim roku. Bardzo optymistycznie patrzyliśmy, wbrew pozorom, gdy gospodarka kraju rośnie, nie przekłada się to na samorządy z tego tytułu, że wszystkie inwestycje drożeją o kilkanaście procent, drożeją materiały, drożeją koszty i kosztorysy założenia inwestycji przekładają się. Jest to wtórna sprawa rozwoju gospodarczego, ale musimy takie rzeczy też brać pod uwagę przy uchwalaniu budżetu. I mam nadzieję, że pan wójt wyciągnie wnioski z debat z Wysoką Radą odnośnie budżetu i będzie w każdej jednostce organizacyjnej szukał właściwego wykorzystania środków, żeby one nie były marnotrawione. Ja nie mówię, że tak się dzieje, ale jesteśmy w pewnym momencie zwrotnym i powiem wprost. No Wysoka Rado, bierzemy w tym udział i jeżeliśmy sobie sami
przygotowali poprzez pewne może nasze decyzje lub nie do pytania się. Po prostu nie wierzę, że radni mieli złą wolę lub pan wójt, ale jak gdyby nie byliśmy doinformowani lub nie braliśmy pod uwagę całości zobowiązań czy innych rzeczy, które przyszły z zewnątrz, chociażby od sądów za inwestycje kanalizacji w Kluchach, czy podwyżki dla nauczycieli, bo w pewnym sensie to nie było sfinansowane w poprzednim roku, czy odprawy nauczycieli po likwidacji gimnazjum też nie były bilansowane, nie dostaliśmy takich środków. Jeżeli można, to byś prosił Wysoką Radę, żebyśmy mogli sobie sami zaufać i sami wyjść z tej, nie powiem, że beznadziejnej, ale niekomfortowej sytuacji. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały budżetowej z poprawkami zgłoszonymi przez Komisję Budżetową? Proszę o podniesienie ręki. Osiem za. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Budżet został uchwalony. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w gminie Przelewice na lata 2020-2037. Proszę bardzo, pani skarbnik. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w gminie Przelewice na lata 2020-2037. Przepraszam, zapomniałam wspomnieć o autopoprawce. W paragrafie trzecim, punkt drugi, w akapicie w zakresie umów określonych należy go usunąć z treści uchwały. Taka jest uwaga Regionalnej Izby Obrachunkowej. Cały ten akapit do słowa w zakresie, aż do następnego zdania. Opinia jest pozytywna, nie ma uwag, ale w związku z tym, że podejmujemy uchwałę w styczniu, a nie w grudniu, w paragrafie w szóstym, należy zawrzeć zapis. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę panią przewodniczącą Komisji Budżetowej, panią Benka, o przeczytanie opinii Komisji Budżetowej. Opinia Komisji Budżetowej jest negatywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały i opinią Komisji Budżetowej. Proszę bardzo. Nie widzę głosów dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w wersji przedstawionej przez wnioskodawcę? Proszę podnieść ręki. Siedem za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały nr 13/89/2019 roku Rady Gminy Przelewice z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie skargi mieszkańca gminy na działalność Gminy Przelewice nr 102. Dotyczy to uchwały, które podjęliśmy na ostatniej sesji, a była tam podstawa prawna niewystarczająca, dlatego musimy tą uchwałę uchylić. Panie przewodniczący, ale tak. Proszę podać wynik głosowania.
7 było za i 7 się wstrzymało. No i? Uchwała przewodniczący powie, że została przyjęta lub nie. Uchwała została przyjęta, bo nikt nie był przeciw. No to chodzi. Tak? Przepraszam panie radny, w takim razie będę starał się informować. To dotyczyło poprzedniej uchwały. A obecna to jest po prostu niewystarczająca podstawa prawna i musimy to uchylić sobie. Popełniliśmy błąd i sami go naprawiamy. W potocznym rozumieniu. Czy są uwagi i pytania do tego projektu uchwały? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za uchyleniem uchwały, proszę podnieść rękę. 14 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Następnym punktem obrad jest projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańca gminy na działalność wójta gminy Przelewice, przyjęta 103. Dyskusja. Jest to już ta uchwała, tylko właśnie po podstawą prawną, także naprawiamy swój błąd. Szanowni Państwo, mają tą projekt uchwały przed sobą, czy są jakieś pytania, uwagi? Proszę bardzo, radny Henryk Nawój, przewodniczący komisji rewizyjnej. Dziękuję panie przewodniczący za tytułowanie. Co do tej uchwały, ja może chciałbym tylko nadmienić, że ta uchwała w kwestii tej skargi co w tej uchwale przede wszystkim jest? No, jest to, można powiedzieć, na korzyść mieszkańca tego regionu w Jesionowie, ale chciałbym nadmienić, kiedy ci mieszkańcy zwracali się do nas, że są niektóre rzeczy niedokładnie robione albo źle robione. I panie wójcie, dzisiaj mogę powiedzieć, że tak, że my jako Urząd Gminy nie robimy napraw estetycznych i dokładnych. Proszę pojechać właśnie niedaleko tej posesji i zobaczyć, w jakim stanie jest naprawiona ta dziura, którą ja wpadłem. Uważam, że jest źle naprawiona i oni wszyscy zapomnieli, że ja nawet nie wiem, czy ktoś tam był w ogóle popatrzeć na to, jak to zostało zrobione, jak to zostało odebrane. Bo ja osobiście bym pojechał, ładnie bym to zagrabił, uzupełnił w dalszym ciągu tą dziurę, która tam jest i później to roznosi się na następne procesy, że się mówi tak, przyjechali, zrobili, pojechali. I tak to jest zrobione. Niech pan mi wierzy, bo ja tam przejeżdżam co dzień do pracy. Że to powinno być naprawione estetycznie i to się tyczy wszystkich napraw. Wszystkich rzeczy, które naprawiamy, żeby nie było podobnych skarg. Jeśli tego nie będziemy robić, to te skargi będą. I wreszcie zaczniemy przyznawać rację mieszkańcom. Tym razem ze względu, że były tam nałożone nakłady, a tam wiele rzeczy takich jest, gdzie można by było to lepiej zrobić, ładniej to zrobić. Ja mogę tylko jeszcze dodać, że podobna droga jest w stronę u nas mieszkańców, którzy mieszkają w polu. Podobna droga, tylko jedna droga jest powiatowa, jeśli się nie mylę, natomiast ta gminna droga, która idzie w lewo, gdzie tam jest troszeczkę tego asfaltu, chodzi o te, o tą kolonię, która jest w Przelewicach. Obie są nasze, ale słuchajcie, jadąc tam, byłem kilkanaście razy w tamtym roku, zresztą z panem wójtem byłem, no też jest potrzeba, żeby raz chociaż do roku tym ludziom tam przyciąć te drzewa i te haszcze też przyciąć. Tylko taka jest moja uwaga, a uważam, że to powinniśmy robić. I prosiłbym pana wójta, żeby podejmując tą uchwałę, kiedy przyjmiemy ją,
wersji, która jest przedstawiona, żeby następna nie była skarga właśnie na to, co ja powiedziałem. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Pozwólcie Państwo, nie powinienem zabierać głosu, bo Pan Radny Rząd Stokowy ma rację. Z tym, że teren był wyjątkowy, bo tam woda stała dosyć długo. Ale chcę Państwu tylko uzmysłowić, jeżeli wszyscy wiemy, o który krótki odcinek chodzi. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Droga koło Rutnicy. To jest odcinek 30-40 metrów. Takie nietypowe przewężenie, skręt drogi. I nie my jesteśmy właścicielem to, co zalewa. My nie powinniśmy tego wysypywać. Pojechali zgodnie z obietnicą nasi pracownicy w sobotę, którąś tam sobotę. Dość porządnie to nasypali. Szerzej niż tam jest niecały metr tego załuku. Gdzieś tak na 1,5 metra. I proszę mi wierzyć, przyjechał właściciel, kazał zbierać. I zbieraliśmy z powrotem, zostawiając tylko tyle, ile sobie zażyczył. Bo powinniśmy wszystko zebrać. To troszeczkę tąpnęło. I wiem, ja też jeżdżę często, widzę, znowu to tam nie bardzo wygląda, ale to musi się, że tak powiem, wbić w to następną warstwę i następną. Chcę tylko pokazać, jak to wygląda. Bo jak się jeździ, tak jak Pan Radny, nie wie o innych rzeczach. Wysypaliśmy. Dlaczego ta droga ma taki uskok? Bo tak sobie życzył wtedy właściciel, który nie wpuścił, żeby ta droga była prosta. My teraz czynimy starania, żeby to tą działkę w ramach tam wymiany, już nie będę Państwa w szczegóły wprowadzał, żeby w końcu ta część działki była też częścią gminnego pobocza. Będziemy mogli zrobić to porządnie. Między innymi z tego tytułu, Panie Radny, zamiast łatać w innym miejscu, to musieli zbierać. Tak to dzisiaj wygląda, słuchajcie. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę głosu w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czternaście za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dróg numer 104, przedstawia Pan Zastępca Burmistrza Pan Kubisz. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, króciutko, żeby nie zabierać czasu. Ta uchwała została wprowadzona z racji tego, że ustawa z października 2019 roku określa opłaty za zajęcie czy umieszczenie też elementów infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogi. My mamy akurat do czynienia z drogami gminnymi. Ustawodawca postanowił to, żeby nie było dobrowolności ustalania tych stawek. Ustalił, że opłata za zajęcie dzienne, za zajęcie pasa metra kwadratowego drogi gminnej nie może być wyższa niż 20 groszy i jednocześnie opłata za umieszczenie w pasie drogowym elementów nie może być rocznie wyższa niż 20 zł. Znaczy nie przypuszczam, na pewno stało się to ze względu tego, że jak Państwo wiecie, Ministerstwo Cyfryzacji też zaangażowało się dosyć mocno w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i po prostu ustawodawca postanowił, żeby samorządy po prostu nie zarabiały na tej infrastrukturze, bo doskonale wszyscy wiemy, sieć telekomunikacyjna jest taką dosyć rozległą siecią i samorządy ustalając swoje stawki moglibyśmy uchwalić, że zajęcie byłoby 10 zł za dzień, nie 20 groszy i załóżmy 200 zł za metr kwadratowy, ale z drugiej strony by to blokowało rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, to, że jak Państwo sobie wszyscy zdajecie sprawę, jest tą jedną taką bardzo wiodącą infrastrukturą, której rozwój w obecnych czasach jest potrzebny i nie można tutaj jakby stworzyć barier i pewnie w tym to ustawodawca miał na myśli. Dlatego też do tej ustawy, która określa stawki za zajęcie pasa drogowego w poszczególnych jakby elementach, czy
czy też obiektów różnego rodzaju. Musieliśmy to wprowadzić, ponieważ to nakłada na nas ustawa i też takie do tego regulaminu, takie regulacje zostały wprowadzone i określone. Po prostu nie będziemy mogli w przypadku tej infrastruktury telekomunikacyjnej, obiektów telekomunikacyjnych, nie będziemy mogli stosować dobrowolności, tylko musimy dostosować do zapisów ustawowych. Jeszcze tylko taka moja prośba w tej uchwale na rozkładówce jest taka w formie autopoprawki. Chciałbym tylko wykreślić pewne, jakby Państwo radni mogli to skorygować. W paragrafie trzecim, ustęp trzeci, gdzie mamy zapisane za umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń, obiektów i wykreślamy. I niżej, w tym samym zdaniu jest w ostatnim wersie, też jest obiektów i to jest po prostu do wykreślenia, tego nie będzie w tej treści, ponieważ tutaj w czasie przygotowywania było to dosyć szybko robione, żeby zdążyć na tą uchwałę, zostało przypadkowo umieszczone i w paragrafie czwartym też w formie autopoprawki, gdzie mamy w punkcie czwartym, gdzie mamy zapis pasa drogowego, który na końcu paragrafu czwartego. Pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów i urządzeń wykreślamy. No to tak jak jest wynika z tych zapisów wcześniejszych punktów. Tak to należy określić. Także tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu zastępcy wójta za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem. Trzeba normować sytuację, a ta uchwała jest takim projektem. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w wersji przedstawionej przez wnioskodawcę? Proszę o podniesienie ręki. Za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zbliżamy się powoli do końca. Czy są jeszcze jakieś pustki oświadczenia? Czy... Proszę bardzo, Pani Dyrektor, Pani Łaśnicka. Szanowni Państwo, ja tylko króciutko, tylko w kwestii informacyjnej. Obiecałam, że jeżeli cokolwiek się wydarzy nowego i będzie dotyczyło ogrodu, na bieżąco będę Państwa informować z tego tytułu, że dzisiaj mamy sesję nadzwyczajną. Chciałabym Państwa poinformować, że dzisiaj, w dniu dzisiejszym na mojego maila wpłynął list intencyjny od Narodowego Instytutu Kultury, Dziedzictwa i Wsi. Propozycja nawiązania współpracy z naszym ogrodem i utworzenia jednostki terenowej na terenie naszego tutaj ogrodu. Jest to na razie list intencyjny, czyli jak zapewne wszyscy wiemy, nie rodzi to ze sobą żadnych skutków prawnych, tylko jest to początek do rozmów. Taki list intencyjny podpisuje wójt i rozpoczynam pewien etap rozmów, uzgodnień i za tym pójdzie porozumienie lub umowa i wtedy jeżeli otrzymamy taką i wypracujemy taką umowę lub porozumienie, spotkamy się i przedstawimy już konkretnie, jak to ma wyglądać, na jakich zasadach. Chciałam, żebyście tylko wiedzieli, że coś takiego się wydarzyło i tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest to początek drogi. Pani Dyrektor, mam to tak rozumieć? Znaczy tutaj trzeba odróżnić dwie kwestie, bo część rozmów prowadzimy bezpośrednio z ministerstwem, czyli przedstawiciel, który był tutaj u nas w ogrodzie, z którym rozmawiał wójt, to nie był pracownik ani człowiek powiązany z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa i Wsi. Czyli to są dwie różne sprawy. Rozumiem, że w takim razie mamy szansę na współpracę z dwoma instytucjami, ministerstwo i instytut. Tu mamy list intencyjny, proponuje nam współpracę Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, a rozmowy też są prowadzone z ministerstwem bezpośrednio i tutaj czekamy na propozycje z tamtej strony.
Tak więc tutaj to może tak się wydarzyć, a niekoniecznie musi. Tak jak zawsze mówiłam i podkreślam, że musimy zaczekać na dokumenty, tak jak właśnie w tej chwili otrzymaliśmy taki list, który mówię, nie, to jest tylko początek do pewnych rozmów. Jak będzie porozumienie, będzie umowa, którą otrzymamy, wtedy poprosimy Państwa tutaj i wtedy przedłożymy zapisy tej umowy i dalsze działania. Dziękuję. Dziękuję. Czy Wysoka Rada jest zadowolona, że prace trwają i mam nadzieję, że to jest jedna z dobrych wieści w dzisiejszym dniu, nie tylko. Rozumiem, Wysoka Rada jest zaskoczona, tak jak i ja, ale pozytywnie. Mało szczegółów. Udział i pracę podczas obrad 14 sesji Rady Gminy Pszczyce, którą zamykam. Dziękuję. Poproszę Komisję Skarg i Wniosków o pozostanie.